Witam wszystkich bardzo serdecznie po przerwie. Zapraszam na ostatnie spotkanie podczas dzisiejszej transmisji, czyli Team Keeping kontra Wind and Rain, rozgrywane na mapie Demirash. I zwróćmy uwagę, jak dynamicznie do tej pistoletówki podchodzą zawodnicy Terror. To jest rush na bombsite B, który jest skryty przez czwórkę zawodników CT. No tutaj spokojnie Kingwi samym ustawieniem powinno tą rundę wygrać. No zwróćmy uwagę, jak pięknie sobie Polacy radzą. Tylko dwie straty i Ritz, który mógł tak naprawdę stać na ryspie przez całą rundę. Także brawa dla Polaków za decyzję i za niepopełnienie błędu. No a jeżeli chodzi o Wind and Rain, no wiemy, jak grę na daście. Pamiętamy, że wygrali z Virtus Pro. Dzisiaj przegrali na overpassie przeciwko Pact, tak na Mirażu. Nie miałem jeszcze okazji oglądać tej ekipy, ale jak zerkałem na poprzednie statystyki, no było to dosyć dawno i bez rewelacji, więc wydaje mi się, że Kingwi spokojnie w tym meczu faworytem jest, chociaż na razie podczas tej rundy w przewadze zawodnicy Terror. No i proszę bardzo, jeszcze Jenko wychyla sobie na Ritza, 5-3. A z tego co pamiętam, przeciwko Pact zawodnicy Wind and Rain potrafili wygrać rundę. Wystarczyła im sytuacja 4-4, którą bardzo ładnie rozegrali. No tutaj mają 5-3 i jestem ciekaw, czy też teraz bezbłędnie rozegrają to terroryści, czy może też Team Kingwin popisze się jakimś genialnym zagraniem, mimo straty dwójki osób uda się rundę wygrać. Z tego co widzę, Maus jest najbliżej całego zamieszania, on jest naprawdę daleko od tej całej sytuacji. Chociaż też już rotuje powoli Minis i wydaje mi się, że to on za moment będzie miał informację o położeniu rywala. Pytanie, czy kogoś zauważy, a nawet zauważy i dwóch, chociaż Hels bardzo ładnie z Digla odpowiada. No i tej najlepszej broni już Team Kingwin nie posiada. I zwróćmy uwagę, że Polacy raczej decydują się na zachowanie broni, więc Wind and Rain odpowie bardzo szybko, wygranym forsem. No jednak na razie zbyt indywidualnie chyba Team Kingwin próbuje do tego meczu podejść. No bo jednak i na środku w oknie dał się wyciągnąć bardzo szybko Ralen. To samo Ritz, stojąc pod drewnem. No nic specjalnego, jeżeli chodzi o ekipę Wind and Rain, po prostu wyszli i celnie strzelali. Tutaj nie było jakiegoś pomysłu, super zaskoczenia, bo to są raczej podstawowe pozycje, gdzie terroryści będą szukali przewagi, czyli właśnie wyjście z rampy i strzelanie się na środku, co już chyba bardziej standardową rzeczą być nie może. I te pojedynki strzeleckie przegrane na początku przez Team Kingwin i brak rewanżu, to oznacza przegranie rundy, ale no jak dziś pamiętam, wielki finał ESL Mistrzostw Polski, właśnie Kingwin kontra Ago. Ago po stronie atakującej, Kingwin po stronie broniącej i pierwsze 5 rund to była wymiana force za force. To byłoby coś niesamowitego, gdyby teraz też Kingwin potrafiło podczas takiej rundy odpowiedzieć co do samego wyposażenia. No właśnie, jest M4 podniesiona przez Mausa po minisie, Famas, Utaza, Ritz minimalnie zagubiony, chociaż za nas chyba jakiegoś Digla, CZ-ka, Rolena, TAS z Famasem, więc najgorzej to nie wygląda, ale zdecydowanie lepiej są uzbrojeni w tym momencie terroryści i to oni powinni mieć przewagę, chociaż w czwórkę atakują środek. A jeżeli chodzi o zawodników Team Kingwin, oni też przez moment byli tu przygotowani w czwórkę, teraz w trójkę. Na blisko przyłącznik teraz w oknie Ralen, w pokoiku Maus, odpuszczony mocno bombsite B i już Ralen jednego rywala pobija. A pamiętajmy ciągle o Mausie i o Tazie, którzy przecież za moment też mogą być tutaj naprawdę skuteczni. 5-3, a myślę nawet, że i 5-2 za moment będzie, chociaż Jenko zdołał trafić w głowę. No szkoda, bo to byłoby chyba już po rundzie, gdyby zrobił to Maus, no ale widzimy, że i tak teraz odpowiada pod domkiem, a zostaje tylko Jenko. Ten ma 16 HP, mimo to zdobywa kolejnego fraga. No ale tutaj już Ralen nie ma prawa popełnić błędu. To on powinien załatwić Jenko. O, ledwo, bo ledwo, ale jednak zostaje tylko Hems 1-3. Nie ma bomby na plecach. To wykorzystuje Minis. Także brawa dla Polaków. Wygrana runda Forsi. Pytanie, czy Wind and Rain będzie chciało odpowiedzieć. 3800 Astro, więc ma na AK i na kamizelkę. Reszta zdecydowanie gorzej, więc oni chyba już nawet wymuszą na Astro tego Forsa. No i miejmy nadzieję, że Team Kingwin tym razem poradzi sobie lepiej i nie odda dwóch fragów zbyt łatwo na samym początku, jak to miało miejsce podczas ostatniej rundy. Tak teraz jeszcze Maus niechcący pobijał Ralena, na szczęście tylko do 77 HP. A jeżeli chodzi o Wind and Rain, oni nie mają granatów i będą chcieli chyba bez niczego wyjść za moment z rampy i z domku. Już ta z informacji o rywalach posiada Ritz, też wcelowany bardzo defensywnie, więc od tej rampy no wręcz za darmo mogą za moment terroryści wychylać. Bardzo ważne, jak jest to, że udało się odsmokować domek i TAS powinien wykorzystać frag zdobyty. Ritz cały czas czeka to samo, chociaż Ritz, ależ tutaj oberwał mocno
przygotowany, jednak jest rolem, chociaż ten też ma spore problemy i w przewadze są zawodnicy Terro. Całą akcję od pleców zamyka Frey, ale też Minis po stronie CT jest już na plecach, błędu nie popełnia. Złapane dwa fragi i teraz Frey nie będzie już żadnym zaskoczeniem, także najważniejsze było to, żeby Polak zachodzący akcję od pleców zachował się lepiej niż rywal, który też był przecież od domku B podniesiony jeszcze AK i... Nawet nikt nie spodziewa się Freya, że on zachodził od domku B. Mógł równie dobrze zachodzić od łącznika i tak mał zapał go na schodach, także brawa dla Minisa, został bohaterem 3-1 i Wind and Drain zmuszony teraz rozgrywać rundę eko. A co do drużyny Wind and Drain, no znowu widzimy, że preferują grę razem. Dwie osoby bardzo szybko od piwnicy. Śmiech też niepotrzebnie odpuszczona bomba, ale Astro zdołał złapać Minisa. No, ale zwróćmy uwagę, jak też agresywnie rozgrywają to Polacy. Momentalnie odpuszczony domek B. Maus musi strzelać się na ten daleki dystans. A pamiętamy, no co robił Hemp, szczególnie z Diglem w tej chwili. Na szczęście ma tylko Glocka i zbyt wielkim zagrożeniem dla Polaka nie powinien być. Jeszcze brak bomby na plecach. No jest sporym błędem ze strony zawodników Terro, bo wiedzieliśmy, że dwójka zawodników szła do piwnicy, chyba jeden z nich w ogóle nie zauważył, że ma bombę. Wyrzucona zdecydowanie za późno i koledzy w domku B nie mieli nawet okazji, żeby ją podnieść. Więc dzięki temu Wind and Drain bombę nie podkłada. Ale teraz czas na fulla. Hems z dosyć nietypową bronią, bo będzie miał okazję nawet i korzystać z przybliżenia. Reszta ekipy z AK, co do drużyny Team King, Winta Minis już ze snajperką, z MP9, Ritz, dwie M4 i AK, więc Ritz no może mieć jak naprawdę największe problemy stąd. No na razie sam Polak przygotowany najbliżej całej akcji, zobaczymy, czy Ritz zdąży tutaj fragować, bo na razie to są ogromne problemy. Jenko i Frey wyczyścili cały środek. Ależ tutaj nie najlepszy start ze strony Polaków i kto wie, czy właśnie tym jednym ruchem nie mamy już po rundzie. No bo oczywiście Wind and Drain rozgrywa to bardzo spokojnie, zdają sobie sprawę, że ta runda jest już wygrana, wystarczy zagrać dobrze, nie trzeba grać rewelacyjnie, nie trzeba grać w jakiś sposób indywidualnie, niepotrzebny jest teraz bohater, wystarczy zagrać byle jak, ale razem i ta runda będzie wygrana. Też co do ekipy Team King, dziwi mnie fakt, że nie podwają żadnej pozycji, tylko grają solo. No i ta z jednym fragiem, no Maus nie miał mu nawet zbytnio okazji, żeby pomóc. Jest teraz też Maus próbujący łapać jakieś eliminacje zamykające rundę, bo oczywiście nie ma mowy już o samym wygraniu. No i zobaczymy, czy Maus któregoś z rywali złapie, ten jednak przygotowany na tyle defensywnie, że tego kontaktu chyba nawet nie szuka, jeżeli chodzi o same finanse. No Polacy też nie wyglądają rewelacyjnie, stąd zrozumiała decyzja Mausa. On teraz powinien oszczędzać na AWP dla Minisa, a reszta jego kolegów raczej ma pieniądze, żeby samemu sobie zakupić. Co do Mausa, ten też, że będzie miał pieniądze na snajperkę, to mógłby rzucić komuś broń, ale gorzej, jak Mausa złapią, no to w tym momencie będzie musiał kupić broń po prostu dla siebie. No i już zauważa go Jenko, Maus z fragiem, no ale tutaj już Frey na drugiego nie daje żyć Mausowi, więc bardzo ładnie przeczytali zawodnicy Wind and Drain, że akurat Maus w tym miejscu będzie. 4-2, no i oczywiście jeszcze full jest dla zawodników Kingwin, no ale oni są w tym momencie mocno wyzerowani i następną rundę już trzeba będzie wygrać. Co do drużyny Wind and Drain, statystyki wskazują nam jasno, że jest to drużyna, która zdecydowanie lepiej radzi sobie w ataku na tej mapie. Więc jeżeli Team Kingwin wygra tą pierwszą połowę, a Kingwin znany też jest z tego, że gra lepiej w ataku, wydaje mi się, że Polacy będą mogli być z siebie zadowoleni. Na razie jest przewaga, no ale jeszcze jedna przegrana runda i Polacy tą przewagę mogą momentalnie stracić. Tym razem też nie ma jakichś super elementów zaskoczenia ze strony Team Kingwin. Wcześniej pamiętamy skrót środka, który oddał 3 fragi Wind and Drain. Tym razem dużo spokojnie, chociaż Minis! Oj, w locie złapany przez Jenko. Więc znowu z przewagi mogą cieszyć się zawodnicy Terro. No na razie Kingwin w sporych opałach, nie licząc tego wygranego Force'a, wszystkie inne rundy, gdzie oczywiście Wind and Drain miało już lepsze wyposażenie, no były przez Polaków przegrywane. Jeszcze wcelowany w galę jeden z zawodników Terro. Tam na razie jeszcze Maus się nie wychyla, no ale momentalnie Jenko. Kolejne dobre wychylenie tego zawodnika i... O, jeszcze tutaj Tasna
drugiego tak naprawdę od tej gali dał radę, ale Frey zwrócił mu uwagę, jak genialnie zareagował. Koledzy jeszcze od gali, od pleców, dopiero teraz złapał fraga Rallen i to jest już przejęte bombsite w przewadze 3-2. I nie wiem, czy Kingin powinno teraz odbijać jeszcze Rallen. Jakaś indywidualna akcja, Frey dobrze wcelowany, zostaje tylko Ritz, 1-3. No i ten na pewno już broń musi chować, ale koledzy raczej i tak zagrają rundę eku, tu nie ma mowy o jakimkolwiek forsowaniu. Chociaż może zachowana snajperka będzie doskonałym motywatorem, żeby jeszcze nam zaprezentować rundę force, ale moim zdaniem jest to troszkę bez sensu, lepiej chyba sobie jedną rundę odpuścić, ale za moment wszystko będzie jasne, na pewno wiemy, że Wind and Drain zgarnie trzeci punkt, a Ritz, oj, żeby nie oberwał! No to nie było dobre chowanie broni ze strony zawodnika CT, no ale może też dzięki temu Kingwin nie sforsuje, więc trzeba to rozpatrywać w dwie strony. Co do Ritza, no właśnie ten w tym meczu nie błyszczy, tylko jeden frag zdobyty, a jeżeli chodzi na przykład o Taza, ten aż 10 eliminacji, ale po drugiej stronie też widzimy, że jest problem. Dance jeszcze bez fragu w tym meczu, mimo że jego koledzy no mieli zdecydowanie gorszy początek, to i tak są w stanie gonić z wynikiem. Za moment nawet są w stanie zgarnąć remis, bo no boję się, że tutaj ekipa Kingwin podczas tej czystej rundy jako no zbyt wiele nam nie zaprezentuje. No ta spróbował minimalnie poobijany Astro, ale no widzimy, jak ten świetnie wychodzi, przejęty już bombsite. A no właśnie, granie rundy eko, jeszcze korzystanie ze standardowych rozwiązań. No to na pewno jest przegranie rundy. No ale pewnie jeszcze Team Kingwin spróbuje wyciągnąć jedną broń. No i w sumie taki kandydat jest. To jest Hems, który gra mocno indywidualnie przy rampie, chociaż aktualnie widzimy, że Polacy bardziej skupieni przy domku. No i jestem ciekaw, czy ewentualnie ktoś do domku się cofnie, ale szczerze w to wątpię. Więc raczej szanse dla Team Kingwin na zgarnięcie czegoś lepszego są wręcz minimalne. Więc chyba pozostało nam po prostu poczekać na detonację bomby. No i na ewentualne wyklenie Mausa, ale tutaj dobrze wcelowany Astro pobiał jeszcze Polaka. No właśnie, to jest problem Kingwin, że nie ma tak naprawdę czego chować, ale też nie chcą oddawać ekstra dolarów rywalom. Mamy remis 4-4, no i Kingwin, który wraca oczywiście do rozgrywania rund full na full, no ale tym razem nie będzie snajperki, chociaż ostatnio ta w rękach Minisa no nic nie przyniosła. Pamiętamy, że akurat Polak podskakiwał w oknie, dał się zdjąć w locie, więc może teraz z M4-kami Kingwin poradzi sobie lepiej. No na razie problem Polaków jest taki, że oni nie wygrali jeszcze żadnej rundy na fullu. Wygrali pistoletówkę, wygrali Force, wygrali dwie antyeko. Może teraz czas, żeby odpowiedzieć na fullu. Skrócenie środka, tym razem dużo lepsze, ale też indywidualne podejście jakieś pod bombsite, a to wykorzystują Polacy. Ritz z dwoma fragami, jeszcze zostaje Hems wraz z Densem, gdzie pamiętajmy, że Dens ma aktualnie statystyki 0-7. No i Hems, czy zostanie bohaterem? Zna chyba jeszcze położenie jednego z Polaków. No to jest ciekawa broń, no ale Polacy bardzo ładnie drużynowo. I w końcu Team Kingwin wygrywa pierwszą rundę na fullu. Cieszy fakt, że nie bali się wychylać na środek, że ostatnio ta akcja, no, dała trzy fragi ekipie Wind and Drain, ale teraz ponowienie tego skrótu, tym razem zdobyta przewaga i później już dobra reakcja też pod bombsite'em, a także w końcu Kingwin wygrywa rundę na fullu, no ale miejmy nadzieję, że nie zostaną zrestowani ekonomicznie, bo gdyby teraz Wind and Drain wygrało rundę, to będzie wyglądało fatalnie. Tak, Kingwin po raz kolejny agresja, po raz kolejny środka, tym razem Astro w ogóle na fleszu, dwa celne strzały w głowę. Ależ tutaj pech Polaków. No najważniejsze jest to, że jeszcze jest Rallen do pomocy na B. Jeżeli Minis nie popełni błędu, a Rallen poprosi kolegę, by przerotował, to jest jeszcze szansa na wygranie rundy. W tym momencie Rallen jest najważniejszy. O, ten musi zejść akcję od pleców. No w ogóle to jest zamknięcie terrorystów z dwóch stron naraz. Ojeju, nie najlepsze full auto od Minisa. Rallen też nie daje rady. No i okazuje się, że Polacy mając 3-5, mając genialną kontrolę mapy i super, skracając pozycje, które były niekryte, nie dają sobie kompletnie rady. Ritz, no właśnie, pada ofiarą Densa, który zdobył dwa fragi w tej rundzie. I to jest niestety reset ekonomiczny dla Polaków. Tylko Rallen ma pieniądze, 400, reszta totalnie spłukana. Więc trzeba będzie rozegrać rundę force jednak. Myślałem, że troszkę spokojnie do tej rundy podejdą Polacy, no ale oni force potrafią wygrywać, więc to jest chyba argument za tym, żeby zaryzykować. Ustawienie też niestandardowe, bo wzmocnienie bombsite'u, a i zostawienie tylko Rallena z M4 na B.
No i ten. Ma już fraga na galerii, więc... Największą w tym momencie tajemnicą Team Kinguin jest to, że tylko Ralen mają czwórkę. Wind and Rain już powoli szykuje swoje schematy, które działają na fulla, a nie na eko. Możliwe, że będą próbowali troszkę zaryzykować, więc ta tajemnica, z jakiego wyposażenia korzysta Team Kinguin, może być rzeczą genialną dla Polaków, no ale powoli widzimy, że próbują tą akcję zamknąć z dwóch stron naraz. Zawodnicy z Wielkiej Brytanii, ważny będzie Minis, ważny również będzie Ralen. No i pytanie, kto pierwszy złapie kontakt, bo widzimy, że bardzo dobrze synchronizują ten atak zawodnicy Tero, ale Ralen jest przygotowany, jeden frag zdobyty, jeszcze Minis do pomocy, jego pozycja jeszcze za nami jest, próbuje ustrzelić głowę, niestety nie daje rady, to jest niestety, no właśnie, 3-3, ależ tutaj dzieją się złe rzeczy dla Polaków. No jeszcze raz indywidualnie, ciekawy strzał z tej P250, ale gdzie są koledzy? No Maus dopiero na plecach, na respie w ogóle Ritz, więc Tas tak naprawdę nie ma żadnego wsparcia i boję się, że teraz no tej rundy nie uda się wygrać, tak w ogóle jeszcze sami zawodnicy Terro odpuszczają pozycję Taza, który był niezwykle groźny, zaczęli strzelać się na gali, zaczęli strzelać się na plecach, no genialna sprawa ze strony Wind and Rain, żeby Taza odpuścić, mimo że ten był w bombsite. No i to jest za moment 6 punkt na korzyść zawodników Terro, ale szkoda, bo jednak akcja Ralena była wyśmienita, stworzona przewaga, ale później to, że jeszcze terroryści potrafili odzyskać kontrolę i zająć się galą i plecami. Niesamowita decyzja, która jeszcze potrafiła tą rundę uratować i Wind and Rain no jest na prowadzeniu w końcu, bo przecież cały czas Polacy radzili sobie lepiej, ale na razie niestety Team Kinguin wygrało tylko jedną rundę na fullu, a teraz trzeba zagrać z jednym zachowanym AK. Jestem ciekaw, w jaki sposób zachowa się teraz już na razie to Dance. Momentalna pestka w kierunku Ritza. Jenko też do pomocy. Zostaje Taz podsadzony. No właśnie, to jest ten dobry pomysł ze strony Polaka, ale no sam szuka jeszcze wychylenia, szuka jeszcze agresji, ale wydaje mi się, że sam powinien za moment przerotować i jak najszybciej znaleźć się chyba pod bombsite'em, a bo takie rozwiązanie w tej sytuacji jest po prostu najlepsze. Sam Taz jeszcze czeka na B. I bardzo spokojnie całą akcję z kilku stron będą zamykać terroryści. Znaleziony Ralen, złapany przez Freya na ninja, schowany Maus. No i Taz przy dżungli, więc jeszcze chyba jest nadzieja, jeżeli Taz dobrze to wszystko rozegra. Tak niestety, ale Taz w tej akcji na razie nie bierze udziału. No ale Hems nie sprawdza pozycji Mausa, mimo to Maus nie daje rady. Kolejna runda wpada na konto terrorystów. Zwróćmy uwagę, że od pewnego momentu to jest wynik 6-1. Fenomenalny reset ekonomiczny Polaków, którzy byli w stanie wygrać jedną rundę i przegrać kolejną. Sami zawodnicy Wind and Rain finansowo wyglądają bosko, bo to jest u trzech zawodników ponad 10 000 dolarów. No ale Polacy wracają do fulla. Jeszcze niepełnego, bo brakuje tutaj granatów, defów, może drugiej snajperki u Ralena albo kogoś innego. Na razie jest cały czas tylko próba ze strony Minisa, jeżeli chodzi o grę z AWP, więc ekonomicznie Polacy bardzo cierpią. No już przygotowani zawodnicy Terro na to taktyczne podejście pod bombsite, a na daleko przygotowany Taz. Koledzy też defensywnie od dżungli, chociaż tam Riz chyba szuka miejsca dla siebie. Sam jednak go jeszcze nie znalazł. Fenomenalna pestka od Densa. No ten od wyniku 0-7 mocno się odblokował. Wcześniej pamiętamy pestkę na Rizie. Teraz na Tazie jeszcze dojechanie dżungli i Astro, który robi to genialnie. Zdobyty frag. Jenko również łapie Mausa. Przygotowany Hems, no widzimy jak sobie pięknie radzi z Ralenem, no to jest dominacja w tym momencie drużyny z Wielkiej Brytanii. Za moment wpadnie 8 punkt na ich konto i pewnie jeszcze 9, chyba że Kinguin zdecyduje się na ten wariant ryzykowny. W sumie zostaną dwie rundy do końca i często drużyny, kiedy mają dwie rundy do końca, decydują się na rozgrywanie rundy force. A my jeszcze zobaczymy, czy Minis swoją broń zachował, jest atakowany na blisko obity rywal. Na szczęście jednak zachowana snajperka. No i właśnie, jedno eko, granie fulla, czy dwa razy force. Czekamy na decyzję Polaków. Na razie jednak pauza taktyczna, aby zastanowić się, w który sposób to rozegrać i ewentualnie jaki pomysł tutaj zaprezentować.
Może też taki moment na zaprezentowanie statystyk, szczególnie zawodników Wind and Rain, którzy nie tylko radzą sobie oczywiście lepiej w Terro, to w swojej historii na 8 spotkań, bo tylko 8 meczów mamy ekipy Wind and Rain na HLTV, wygrali tylko 3. Z czego między innymi przegrali na Pride. To było ich pierwsze oficjalne spotkanie w lutym tego roku, więc tak naprawdę końcówka już sezonu. No i wtedy Pride wygrało 8 rund w Terro, Wind and Rain, jedną w CT. I wtedy akurat Ritz i Minis grali najlepiej, bo w dwójkę mieli po 23 fragi, więc no aktualnie zawodnicy Kingwin możliwe, że będą znali sposób po zmianie stron, no ale Pride wtedy ugrało 8 rund w CT. Teraz maksymalnie Kingwin jest w stanie ugrać 7, jeżeli zaryzykuje, a widzimy, że Kingwin nie ryzykuje. Więc możliwe, że zakończy się ta połowa wynikiem 9-6. Jeżeli chodzi właśnie też o ostatnie rezultaty ekipy Wind and Rain przeciwko Fnatic Academy, wygrali 9 rund w CT, 7 w Terro, z czego w Terro nie mieli pistoletów, więc 7 rund bez pistoletówki, no to jest dominacja. Pokazuje właśnie moc Wind and Rain na tej mapie. Oraz jeszcze spotkanie z kwietnia przeciwko ekipie Nexus, tam 11 rund w Terro i 5 w CT. Tutaj też zdecydowanie lepsza dyspozycja zawodników Wind and Rain po tej stronie atakującej, więc wydaje mi się, że jeszcze nie można skreślać Kingwin. Nawet gdyby ugrali tylko 5 rund, ale wygrali pistoletówkę właśnie po drugiej stronie, to na spokojnie moim zdaniem Polacy mogliby sobie wrócić. Co do ostatnich rozgrywanych map The Mirage. No, akurat ostatni mecz przeciwko Rodakom, czyli drużynie Advokacik aktualnie pod banderą Tomorrow GG, tam wynik 16-4 dla Kingwin i perfekcyjna wręcz strona CT. Tam przegrywali 4-0, ale później wygrali 11 rund z rzędu, więc akurat przeciwko polskim ekipom Team Kingwin w obronie radzi sobie lepiej, no ale jeżeli zerkniemy na przykład na mecz z Alternate, tam Polacy tylko 7 rund w CT, z czego 4 na początku, w międzyczasie tylko 2 fulle po CT wygrane. No mi się od zawsze drużyna Team Kingwin kojarzyła z tym, że grała zdecydowanie lepiej w ataku aniżeli w obronie, no ale też fajnie byłoby wypracować jakiś korzystny rezultat właśnie po tej stronie broniącej. Mecz jeszcze przeciwko AGO wydaje mi się, że jest godny uwagi. Tam akurat Team Kingwin wygrało tylko 4 rundy w obronie, 7 w ataku bez pistoletówki. Jest akurat kolejny przykład na moc drużyny Team Kingwin, jeżeli chodzi o tą stronę atakującą, no ale co dalej jeszcze z tym CT, bo jeszcze ta druga połowa nam się nie rozpoczyna. Musimy dokończyć tą pierwszą. Pomysł jest jasny, to jest wzmocnienie Bombsite'u A i zwróćmy uwagę, gdzie aktualnie atakuje drużyna Wind and Rain. To jest podejście pod Bombsite B, 4 osoby od domku i 1 od środka. Wyrzucone granaty, Minis defensywnie, którego zadaniem w tej rundzie i tak jest chowanie snajper, ale to Chems. On nawet AWP nie potrzebuje ze swoim SG na ten dystans. No widzimy, jaki był groźny. Sami Polacy, no też z problemami z Jenko. No i teraz Polacy walczą o zachowanie AWP Minisa. Jest ciekawa pułapka zastawiona przez drużynę Team Kingwin. Tutaj nikt nie będzie spodziewał się Mauza na blisko, a za moment też wychyli Astro. No ale problem Mauza jest taki, że może co najwyżej podnieść sobie Maka, a tutaj chyba jednak liczą zawodnicy z Polski na AK, które właśnie Mauz jest w stanie podnieść. Ale tutaj jeszcze Wind and Rain nie powiedział ostatniego słowa, bo Jenko, który już 2 ekofragi zdobył, leci po więcej. Znane są raczej pozycje Polaków, wiadomo, że stoją w okolicach swojego respa. Maus celowany, jeszcze jakiś ciekawy flash leci na pozycję Polaków. No i Maus nie daje rady, wysadzony Ralen. I tej broni nie uda się zachować, ale zwróćmy uwagę, że i tak Kingwin ma masę pieniędzy, więc no znowu granatami nie będą zbyt dobrze dysponowali Polacy, bo na przykład Minis nie ma nawet jednego, ale brakuje mi zdecydowanie drugiej snajperki. Cały czas jest grana jedną w rękach Minisa, który w tym meczu no jest przedostatni fragiem. No właśnie, Minis i Ritz, którzy przeciwko Wind and Rain w lutym Sprite zdobywali po 23 fragi, w tym meczu w drużynie Team Kingwin na razie nie są w stanie w ogóle fragować. Co do drużyny Wind and Rain, na środku Frey, tworzący jakieś zamieszanie, wymuszając na Tazie albo na innym przerotowanie pod galę. Tak widzimy, że to jest podwojenie tego bombsite'u. Ralen i Maus przygotowani, chociaż Ralen ma tylko 13 HP, mimo to nie jednak nie daje rady z Jenko. Taz jednak na rotacji, no Jenko z 9 HP w końcu musiał
się w tym miejscu poddać. 9-6 i Kingwin. Moim zdaniem całkiem korzystny rezultat. Czekamy na zgłoszenie gotowości przez obie ekipy i zdecydowanie na wygranie pistoletówki właśnie przez Polaków, ale no to nie wygląda dobrze, skoro Polacy muszą mieć dwukrotnie dobry start, żeby poradzić sobie z drużyną Wind & Drain. No pamiętajmy, jak wyglądała przecież ta pierwsza połowa. Kingwin miał pistoletówkę. Przegrali Forsa, ale wygrali, więc to był start 4-1 dla Polaków. Teraz no liczymy chyba na 3-0, jak nie na 5-0, żeby sobie Team Kingwin sobie z tym wszystkim spokojnie poradziło. No to pokazuje po raz kolejny naprawdę moc ekipy Wind & Drain na Daście 2. Niesamowicie. Tam, przypominam, wygrali z ekipą Virtus Pro 16-4. No ale dzisiaj nie poradzili sobie z Pact akurat. No w RPAS-ie Wind & Drain w Tero już tak dobrze sobie nie radziło. Więc można śmiało powiedzieć, że jeżeli ktoś chce grać na Wind & Drain, to poleca się Miraża, bo na Daście 2... Poleca się oczywiście Overpassa, bo na Daście 2 i na Mirażu wyglądają naprawdę solidnie. No ale... Solidnie wyglądają w ataku. Zobaczymy, co będzie się działo w CT, bo te wcześniejsze spotkania wskazują nam na to, że pojedyncze problemy pojawiały się właśnie w obronie, a Kingwin moim zdaniem słynie z solidnego ataku. I uwaga, czy uda się zgarnąć pistoletówkę? Potrojony bombsite B przez zawodników Wind & Drain. Momentalnie lecą flesze, ale to są dobre pozycje zajmowane przez antyterrorystów. Janko przygotowany, ten z jednym fragiem do pomocy, Dance Astro przelotował. No i Taz nie daje rady, zostaje tylko Ralen. Ten głęboko, 1-3 jeszcze w tej sytuacji. Ma Mołotowe, to jest największy plus Ralena. No ten, fajnie gdyby chociaż był w stanie podłożyć bombę, ale my wiemy, że to jest sytuacja niemożliwa. Co do Ralena, no ten jeszcze próbuje, poobijany do 11 HP, korzysta z Mołotowa, ale Jento już go wykończył. Także i jedni i drudzy wygrywają swoje pistoletówki w CT i jedni i drudzy bardzo ładnie są tutaj przygotowani na te szybsze wejścia na B. No ale wtedy Wind & Drain wygrało rundę Force. Czy teraz Kingwin też stać na podobny schemat? Mamy każdego, nie licząc Minisa, z lepszym wyposażeniem, chociaż widzimy, że sam Minis też zdecydował się na ryzyko, więc każdy lepszy pistolet, każdy kamizelka, ale bardzo mało granatów. Nie ma nawet jednego smołka, a jeżeli zerkniemy na ustawienie zawodników CT, to jest mega defensywne. Oni no, są przygotowani, żeby zagrać no odbijanie, mają trzy smołki, defa, zapalający, chociaż na razie te nejdy poobijały zawodnika stojącego od respa CT. Frey tylko 25 HP, jeszcze lecą flesze, próba dojazdu dżungli. Oj, to jest skuteczna taktyka ze strony Polaków. Janko przygotowany, jeszcze przyłącznik go Polacy z podniesioną lepszą bronią, ale jeszcze bez podłużnej bomby, a Frey zdobywa fraga, Janko również. No i zostaje tylko Ralen Minis. Pozycja Ralena jeszcze nie jest znana, to wykorzystuje Polak. Podniesiony FAMAS, ale tutaj Polacy no, muszą przede wszystkim też walczyć o podłożenie bomby. Teraz jest opcja, żeby podłożyć ją na galerię. Jest tutaj czysto. No ale cały czas są dwa smoki i jeden def, jeżeli chodzi o antyterrorystów. Także gra na odbijanie od respa CT jest rzeczą bardzo korzystną. No a Minis bardzo długo zabiera się za to podkładanie bomby, czy przypadkiem za moment Dance nie ściągnie go na tej galerii. No właśnie tak. Nagle to jest zostawienie samego Rolena sytuacji. 1-3, no z bombą na widok, która i tak za moment będzie odsmołkowana. No dokładnie tak, złapany Dance i Frey już chyba te wszystkie granaty dorzuca. Chociaż Ralen jeszcze ciekawie walczy, 1-1, ależ niewiele zabrakło. Tylko 30 HP u Astro, no i właśnie tutaj zdecydowanie na korzyść ekipy z Polski zadziałałoby podłożenie bomby od razu, bo jednak po czasie przyszedł Dance, sprawdził Minisa i wtedy osamotniony Ralen mimo dzielnej walki no nie był w stanie już sobie poradzić, a Kingwin, ależ teraz ryzykują. To jest rozegranie drugiej rundy Force z rzędu, 2 razy AK, Scout Galil Deagle po drugiej stronie, 3 pistolety maszynowe, FAMAS i M4, więc jak najbardziej jest szansa. Chociaż szkoda, że tutaj z tego Scouta Minis nie zrobił więcej, bo Astro jako jedyny ma M4. Gdyby go tak poobieść do 30 HP, mogłoby to wyglądać naprawdę fajnie. No a tak, cały czas jest sytuacja mocno wyrównana, minimalnie poobijany jeden i drugi zawodnik. Na razie Kingwin tyle co ujawniło, że rozgrywa teraz Forsa, więc pewnie Wind & Drain troszkę inaczej do samej rundy podejdzie. Pytanie w jaki sposób, bo no na razie to jest standardowy schemat rozgrywany przez zawodników CT.
jeżeli chodzi o King, więc przejęli środek, ale momentalnie rotują całym składem pod A. Tylko TAS przygotowany na zamknięcie akcji od Pezów, ten jednak musi uważać, bo tutaj bardzo nieprzyjemny dla niego jest Dance, który oczywiście ma tylko pistolet maszynowy, ale no chyba TAS nie może mu odpuścić i TAS musi z nim powalczyć. To jest najważniejszy pojedynek tej rundy, czy TAS da radę z Dance'em. Uwaga, TAS jednak daje radę, jeszcze chyba sfejkuje w ogóle wejście na bombsite B. Dzięki temu koledzy powinni mieć łatwiejsze wejście na A, momentalnie złapany Frey i tylko Hems przy dżungli. Polacy coraz bliżej, ale nie ma granatów. No i to mogą wykorzystać zawodnicy CT. Ależ tutaj wjechał Hems, dwa zdobyte fragi. Hems po raz kolejny i nagle sytuacja nam się mocno zrównała. Plus jeszcze Astro z Taza i zostaje tylko minus jeden na dwóch. Ten nie daje nawet rady z Hemsem. Hems cztery fragi z UMP i Team Kingwin nie wykorzystuje przewagi 5-3. O właśnie, brakowało tych granatów na odcięcie zawodnika z UMP. Brakowało też na pewno osoby z domku, bo jednak tutaj na blisko na rampie Hems miał zdecydowanie ułatwione zadanie. 12-6 i Polacy muszą teraz rozgrywać rundę eko. Szkoda, naprawdę szkoda, bo tutaj chociaż podłożenie bomby byłoby sukcesem dla Team Kingwin. Wtedy byłaby szansa, żeby od razu rozgrywać fulla, gdzie przecież Wind and Drain jest bez pieniędzy, tylko Hems i Astro mają trochę więcej. No a teraz boję się, że tych fragów nie uda się zdobyć, chociaż Ralen jednego zdobywa. Ale boję się, że to jest swoje fragowania w tej rundzie, dokładnie tak. Więc umocnią się od tej strony ekonomicznej zawodnicy z Wielkiej Brytanii. No i full o życie tak naprawdę, 13-6, pierwszy full. No nie wygląda to niestety dobrze dla drużyny Team Kingwin, a boję się, że to może być jeden z ostatnich fulli, szczególnie gdyby Kingwin nie podłożyło bomby, sytuacja będzie tragiczna, bo szczerze wątpię, że Kingwin nie będzie chciało grać na remis, więc pewnie przy wyniku 14-6 zagrali tak fulla. Na razie jednak bardzo udana runda dla Polaków, przewaga 5-3 i zasadnicza różnica. Są granaty, więc teraz nie wyjedzie Hems, nie zdobędzie czterech fragów z UMP. Tym razem to wszystko powinno zadziałać na korzyść drużyny z Polski, chociaż jeszcze tutaj Dance, który ma swój renesans od statystyk 0-7. Pięknie przecież pestkuje za każdym razem, kiedy widzimy jego powa. To jest to akcja a la Scream. No ale tutaj jeszcze Ralen, ciekawa akcja a la Ninja. Schowany w smoku, przygotowany Minis. Oj, no właśnie, chyba jednak nie przygotowany na Densa. Ten jednak całkiem przytomnie to rozegrał, ale też jest informacja po stronie broniącej. Panowie, to będzie podejście pod bombsite, a momentalnie rotuje Hems. Przygotowany jest Frey, ale teraz najważniejszy jest Ralen. Gdyby Ralen wyszedł bez niczego, byłoby to super. Tak, Ralen dopiero za moment wyjdzie. 3-2, Polacy spowolnią atak, gdzie całą akcję od pleców już zamyka Dens. Czekamy na dalszą dyspozycję snajpera w tej rundzie, chociaż widzimy, że ten wyciąga granat w najmniej odpowiednim momencie. No ale Dance, bomba podkładana na widok, złapie Taza, jeszcze zdąży się schować, chociaż ten widzimy, że minimalnie szuka tej walki. A sam Hens jest już przygotowany od dżungli, czy on złapie Ralena. Oj, złapał Ralena! Zostaje tylko Minis, 30 sekund do końca. Wie, gdzie jest i jeden, i drugi rywal. O, ten jeszcze podkłada bombę. Ten akurat z tej rampy nie wychyla, no Minis jako snajper ma szansę, zawsze to jednak jest plus przy 1-2, że ma się snajperkę, jeżeli rywale zagrają osobno, szczególnie tak jak teraz, można sobie tą sytuację ciekawie rozbić. No i teraz Minis czy Hems? Hems ma defa, ale nie ma smoke'a i to jest największy plus w tym momencie dla Minisa. Sam Minis jednak wcelowany w pozycję rywala, to będzie pojedynek za moment snajperów, chociaż Minis bardzo przytomnie gra defensywnie, no i chyba tylko jednak tą rundę wygra. Czekamy jeszcze na Minisa, no ale ten nie ma prawa popełnienia błędu. Brawa Minis! Jest ten punkt, ale wymęczony przez ekipę Team Kingwin mimo kolejnej przewagi 3-5, ale plus z tego, że wcześniej były zdobywane fragi. 3-4. Teraz może w ostatniej rundzie troszkę mniej, ale tutaj jeszcze chyba cierpią ekonomicznie po tych dwóch poprzednich. No i dokładnie, Wind and Drain po jednej przegranej rundzie zmuszony jest do rozegrania rundy eko i jeżeli Kingwin teraz wygra, pewnie może nabrać troszkę rozpędu, a rozpędzone Team Kingwin na Mirażu w Terro to jest naprawdę groźna ekipa. No ale gorzej, jeżeli znowu runda będzie wygrana ledwo, to tej pewności siebie zdecydowanie zabraknie. Na razie ciekawa sztuczka i podsadzenie się w dosyć nietypowym miejscu, żeby zgarnąć osobę w domku. No ale tutaj Ritz był oczywiście dużo szybciej wcelowany. No i Team Kingwin, który chyba chciało podejść pod bombsite, a do kontaktu, no jako że kontakt był złapany zdecydowanie szybciej. Jeszcze chyba jakaś decyzja o wyprowadzeniu zmyłki, defensywne pozycje Polaków. I cały czas pod
trojony ten bombsite, a nie mówiąc o tym, że Jenko, no właśnie już na czwartego pod ten bombsite wchodzi, więc to jest pułapka zastawiona przez drużynę CTA, ale Minis bardzo przytomny granat i oczywiście momentalna rotacja, także bardzo dobra decyzja zawodników Team King Green. Jest opcja, żeby wejść na ten bombsite wręcz za darmo, a taki King Green, z tego co widzę, chyba będzie chciało podejść galom całym składem. Ewentualnie domek będzie kryty przez Ritza defensywnie. To też jest bardzo ciekawa sprawa. No na razie jedynym zagrożeniem może być tylko zawodnik z piwnicy. No ale ten wcelowany w nie najlepsze miejsce. 35 sekund do końca i no plus jest taki, że Wind and Rain nie rotuje. Że teraz ci zawodnicy są bardzo daleko. Oczywiście Jenko już wszystko słyszy, ale no sama tutaj reakcja antyterrorystów zdecydowanie zbyt późna. Sam Tas jeszcze chyba za moment dokładnie zauważy Jenko. Więc jedyne co pozostało zawodnikom CT to albo chować swoje kamizelki, albo powalczyć jeszcze o lepszą broń. No bo nie ma mowy o zachowaniu. Oczywiście wygraniu rundy, tak mowa o zachowaniu AK jak najbardziej jest. Ten już właśnie taką broń podniósł. Jeszcze ma kolegę do pomocy, chociaż chyba za moment Astro nie da rady. Oj, tutaj spore zamieszanie. Na szczęście jednak Ritz tego fraga łapie. I zostaje tylko Dance. 1-4. Złapany jeszcze Taz. No ale reszta jego kolegów za moment powinna tutaj lecieć za ostatnim antyterrorystą. No i dokładnie, most wcelowany. Kolejny punkt. Powiedzmy sobie szczerze, raczej pewnie wygrana runda. 13-8 i no właśnie, Kingwin, które cały czas ma margines błędu. Na pewno jedną rundę mogą przegrać, nic się nie stanie, kiedy Wind and Rain zgarnie 14 punkt, nic tylko idealnie ich zresetować. No ale w najgorszym wypadku nawet jest możliwość tego drugiego resetu, bo można grać ewentualnie na remis, chociaż to King Win wygrało dwie pistoletówki, ale pamiętamy też, że Wind and Rain zgarniało te ważne rundy. Przepraszam, nie, pistoletówkę, przecież drugą wygrali zawodnicy Wind and Rain, także to oni budowali przewagę w CT. Polacy cały czas forsowali i no właśnie, troszkę późno zobaczyliśmy dopiero ich z tym pełnym wyposażeniem. Na razie jednak była przewaga dla Team Kingwin, bo też dobrze zrewanżował się Frey. Przytomnie po fleszu, chociaż ten granat, no myślałem, że już wyłączy z rozgrywki Freya. Tak jeszcze Taz oberwał po nogach. I nagle z przewagi 5-4 niewiele zostaje, bo to jest już 3-4, chociaż jeden z zawodników CT jest bardzo mocno poobijany, no ale aktualnie nie ma zbytnio opcji na rewanż. Nie, Kingwin, jestem ciekaw. Gdzie zaatakują? Przygotowany jest Ranem w drabinkowym. Jego koledzy nie idą pod domek B, jego koledzy idą pod A, więc Ralen będzie miał za zadanie zamknąć całą akcję od pleców. Dużo też będzie zależało od timingu. Dance. No i Ralen. To jest ważny pojedynek. Na razie tego kontaktu nikt nie złapie, a Ralen daje informację, żeby koledzy spokojnie podkładali sobie bombę na galę, chociaż ten smok minimalnie niedokładny. I pytanie, czy w ogóle pod ten bombsite uda się podejść. Złapany Astro. Frey ma tylko 10 HP, ale jego pozycja może być tylko dobrze sprawdzona. Właśnie w ten sposób przez Minisa. Bardzo dobry skan od snajpera z Polski, ale bombę trzeba podkładać na widok na galerię. Czy to zrobi Maus? Dokładnie tak. Nie, on kładzie ją na dżunglę, więc jeszcze Hems to wykorzystuje. Zdobyty frag, ale Minis jest przygotowany na górze. Ten jednak nie jest jeszcze w stanie oddać celnego strzału. 8 sekund do końca. Oj, tutaj krytyczna sytuacja. Na szczęście niecelnie jedni i drudzy, Arlan nie daje rady, a Minis ma tylko 15 HP. Genialny strzał od Densa. No i właśnie, już powoli ten margines błędu jest wykorzystywany przez Polaków, ale bardzo dziwi mnie fakt, dlaczego zawodnicy z Polski nie podkładają tu bomby, skoro Ralen był na gali i jeszcze dorzucił im całkiem ciekawego smoka na schody. No może był minimalnie niedokładny, bo rzucony za nisko, ale wydaje mi się, że i tak tutaj nikt osoby podkładającej bomby by nie zauważył. Mieli Ralena, mieli info, że można na galę plantować, a ci zabrali się za plantowanie na respie CT. Dobre wychylenie, nie najlepszy. Też cover ze strony Minisa. No i trzeba momentalnie zniszczyć ekonomię Wind and Rain, trzeba wygrać rundę teraz, bo jeżeli Wind and Rain zgarnie 15 punkt, będą mieli aż 7 szans z niesamowitym komfortem też, takim psychologicznym, co powinno już bardzo mocno sprzyjać ekipie z Wielkiej Brytanii. Dale Maus ładnie rozpoczyna rundę, ten widzimy, że nie zwalnia tempa, ale też Taz na środku daje się złapać. Pytanie, jak to będzie wyglądało z perspektywy Mausa, bo ten wcelowany jest pod drewno. No fajna akcja, dwa zdobyte fragi, no teraz trzeba tylko wygrać rundę. Jeszcze złapany Jenko przy środku. 4-2, sekundy na sekundy.
Coraz lepiej to oczywiście wygląda dla drużyny z Polski, szczególnie, że został tylko Astro. Pozycja znana, momentalny rewanż od Ritza. No i na szczęście Polacy są w stanie odpowiedzieć. W poprzedniej rundzie pozostały tylko dwie osoby przy życiu i to właśnie tylko dwie osoby mają tych pieniędzy troszkę więcej. Reszta totalnie wyniszczona. Więc nie zdziwię się, jeżeli teraz zostanie rozegrana runda force albo dwa razy eko, bo jednak też ważne jest to, by nie forsować na siłę. Bo potem na kolejnym fullu ma się tylko 4400 dolarów, mając bonus 1900, 2400, to 4300 w sumie, a nie 4400. To nie zmienia faktu, że nie ma pieniędzy na snajperki i na granaty, więc warto sobie troszkę ponad 1000 dolarów zostawić i to właśnie do takiego poziomu zbili się zawodnicy Wind and Drain, a Jenko nawet do 2000, więc albo zakupi w kolejnej rundzie znowu broń, albo zbiera na jakąś snajperkę. Wszystko będzie jasne, no ale Team Kinguin na razie w miarę pewnie były rozgrywane te rundy, gdzie rywal korzystał z gorszego wyposażenia i miejmy nadzieję, że nic nie ulegnie zmianie. Na razie przeskanowane Astro pod smokiem. No bardzo spokojnie rozgrywają to Polacy w ogóle, odpuszczając kontrolę mapy pod bombsite'em B. Liczą na to, że nikt ich nie skróci, no i dobrze liczą, bo no właśnie, krytyczna sytuacja, Minis, który mógłby oberwać w plecy, gdyby rywal był w pokoiku przy telewizorze. Ale na 6 do tego nie doszło, sprawnie przyjęta kontrola bombsite'u, a 4 na 2 załomów, chyba 4 na 1. No właśnie, Ritz tutaj błędu nie popełnia. No i Jenko zostaje sam z TZ-ką przy dżungli. Ten... No jeszcze coś próbuje, złapał Ralena, złapał Mauza, więc jeszcze 2 zdobyte fragi. Z czego Ritz jest mocno poobijany, ale jeszcze zafleszowana i dopalona pozycja ostatniego antyterrorysty. Dobre wychylenie Ritza, no ale spore problemy jeszcze był w stanie stworzyć Jenko. Ale czas oczywiście jeszcze na jedną rundę eko, odebranie kolejnego bonusu finansowego i przy wyniku 14 do 11 kolejna szansa dla Wind and Drain na wygranie rundy. No i jeżeli też z tej szansy zawodnicy z Wielkiej Brytanii nie skorzystają, jest szansa na wynik 14 do 13. I tutaj od początku tej połowy wierzyłem w ewentualny powrót Team Kinguin, no ale też nie ukrywam, że mocniej bym w nich wierzył, gdyby wygrali drugą pistoletówkę. Tego się nie udało dokonać. Początek bardzo dobry dla antyterrorystów, bo od wyniku 4 do 0, no ale teraz mamy 4 do 1. Za moment może nawet i 5 do 1, bo to jest przecież grana runda eko. Więc na razie Kinguin na jak najlepszej drodze do powrotu. Ale runda rozgrywana bardzo podobnie jak poprzednia. Kontrola mapy na spokojne wychylenie. Próba bezbłędnego rozgrywania rundy. Odpuszczenie kontroli zarówno pod jednym, jak i pod drugim bombsite'em. Na szczęście Wind and Drain też nie czuje się na tyle pewnie, żeby te pozycje skracać. Wolą też to rozgrywać bardzo spokojnie, no ale my wiemy, że tym razem to będzie próba podejścia pod bombsite B. Ten jest podwojony. Kems. Ewentualnie w oknie jeszcze może być jakimś zaskoczeniem, chociaż wydaje mi się, że ten się nie wychyli, zostaje tylko Jenko w okolicach auta. 35 sekund do końca, ta z tą pozycją na pewno sprawdzi. No i właśnie jest ta dokładność drużyny Team Kinguin i nie dają się zaskoczyć, nawet rozgrywając rundę bardzo powoli. Zostaje tylko Astro i Hems, z czego Astro, no dokładnie, też sprawdzony. No niesamowita dokładność tutaj. Można śmiało brać przykład z rozgrywanych rund Ante jako ze strony Team Kinguin, kiedy grają w ataku, bo no naprawdę każda z tych rund rozgrywana jest mega spokojnie, idealnie kontrolowana. I z rundy na rundę tej pewności siebie Team Kinguin ma coraz więcej. Więc miejmy nadzieję, że to przełoży się również na wygrywanie rund na fullu, tak jeszcze Hems próbuje włapać na siebie AK, ale oczywiście Taz był przygotowany obok. Więc żadna broń nie zostanie zachowana. 14 do 11 i no Wind and Drain, które bardzo długo na tego fulla zbierało. Nawet jest opcja zagrać na dwie snajperki, gdyby zażyczyliby sobie tego oczywiście zawodnicy CT. Może też zerkniemy na same statystyki, bo w sumie dawno nie sprawdzałem. 27 fragów Hems, 24 Jenko, no postacie wyróżniające się zdecydowanie.
Tak, jeżeli chodzi o Team Kingwin, no tam TAS. Zdecydowanie najlepiej. Trójka mniej więcej porównywalnie, Minis, Rallen i Maus, z czego Minis zdecydowanie lepiej też radzi sobie po stronie atakującej. Tak, no brakuje Ritza w tym meczu, tylko 10 zdobytych fragów. Co do Minis, no tutaj polecam zwrócić uwagę na zakładkę Wynik. Wynik resetuje się na serwerach SEA co połowę. Więc jeżeli Minis ma 16 fragów, więc nie ma ich najwięcej, a ma bardzo wysoki wynik, to oznacza, że albo dużo podkłada bomb, tak nie jest, albo naprawdę sporo działa w tero i większość tych eliminacji właśnie zdobył grając w ataku. I to też jest ciekawa rzecz, bo wydaje mi się, że z reguły snajperzy działają lepiej w obronie. Tak mi nic w obronie nie błyszczał, grał najgorzej z Ritzem, miał najgorsze statystyki, tak teraz Kingwin. Ależ przyspieszenie, to jest rush na galerię, ale problemem Polaków jest to, że ten bombset jest podrojony, przygotowany jest Jenko i przygotowany jest również Dance i boję się, że Dance'a nikt w tym miejscu się nie spodziewa. Ten cały czas wcelowany i no zobaczymy, jak sobie Dance poradzi. Ten na szczęście strzela niecelnie, więc bardzo ładne taktyczne podejście ekipy Team Kingwin i niesamowicie dopracowane granaty przez Polaków, bo z reguły problemem wszystkich ataków od galerii jest to, że łapie osoba z okna kontakt i nie pozwala zawodnikom atakującym przedostać się pod bombsite, tak? Kiedy Rallen już laszował sobie na galerię, w międzyczasie koledzy zadbali o to, aby miał zasmokowane okno i kuchnię, aby można było spokojnie ten atak przeprowadzić, także brawa dla Team King za naprawdę solidne podejście i za dopracowanie taktyki od A do Z. Tutaj każdy granat był z respa tak naprawdę, wszyscy wiedzieli, co mają rzucić i aż przyjemnie ogląda się ekipę, która aż tyle uwagi poświęca taktykom, bo oczywiście coraz mniej zespołów na takie warianty się decyduje, tak jeszcze FMS nie zachowa snajperki, także najważniejsze jest to, że nie dość, że Polacy wygrywają rundy, to jeszcze nie pozwalają na zachowanie broni. Wind and Dre miało pauzę taktyczną, nic w niej nie zrobili. Chcieli pokombinować, bo troili bombsite Ben, ale okazuje się, że nawet w trójkę nie są w stanie obronić tego przyspieszonego wejścia. ...14-12 i kolejna runda z pistoletami grana przez zawodników CT. No i w międzyczasie próba skrócenia domku przez Freya, Jenko w piwnicy złapany przez Ritza, więc no widać, że Wind and Drain próbuje już wszystkiego. Te rundy anti-echo są tak zdominowane przez Team Kingwin, że to jest po prostu wręcz niesamowite. Nieważne z jakiego schematu skorzystają zawodnicy CT, są wszędzie gaszeni. Czy grają na szybko, czy grają na wolno, czy zagrają razem, czy zagrają osobno. To jest runda wygrana bez straty przez Team Kingwin i rewelacyjny rezultat już tutaj. Ekipa Wind and Drain jest mocno zestresowana, bo to jest w tym momencie piąta runda z rzędu wygrana, a ogólnie oglądamy powrót z bardzo ciekawego wyniku, bo tak naprawdę Wind and Drain miało 13 rund, kiedy Polacy mieli ich 6. Tak, od wyniku 13-6. Naprawdę ładnie. Wracają zawodnicy Team Kingwin, ale teraz TAS! No z problemami na szczęście Rallen był do pomocy. To jest w ogóle też próba przyspieszenia pod bombsite A, przygotowany w smoku. Astro, ten złapany przez Rallena i nagle na bombsite A zostaje tylko Frey, który jest zauważony. No i właśnie, rozpędzone Team Kingwin, aż przyjemnie się ogląda. Fenomenalnie Ritz łapie fraga i to jest moment, żeby Wind and Drain chowało swoją broń. Ależ teraz mocni są zawodnicy z Polski. No i też pytanie, czy zdecydują się na gonitwę, bo wiadomo, że sytuacja finansowa jest perfekcyjna, ale żeby tutaj jeszcze nie doszło nam do jakiegoś odbijania. My oczywiście wiemy, że do tego nam nie dojdzie, ale Kingwin chyba jeszcze nie chce sobie pozwolić na jakieś błędy. Stąd czekają do samego końca przy bombsite'ach. No i też dzięki temu Wind and Drain nie będzie musiała grać kolejnej rundy Echo, bo gdyby oczywiście Polacy zdobyli 5 faragów, mielibyśmy raczej grane tylko CZ-ki, potem próbę gry na remis, a tak dzięki temu, że dwie bronie zostaną zachowane, będzie grane full przy wyniku 14-14, więc sytuacja wydaje się być całkiem przyjemna dla zawodników grających po tej stronie broniącej. No ale fenomenalnie w tym momencie Polacy gonią z wynikiem 14-14. Szósta runda z rzędu wygrana właśnie przez Polaków. No i Wind and Drain, który oczywiście... Ależ dziwna sytuacja. Dlaczego Hems kupił granaty? To jest zawodnik, który miał
3600 dolarów. Powinien rzucić M4 koledze. To samo powinien zrobić Jenko, tylko widzimy, że Jenko kupił już M4 swojemu kumplowi. Także dla mnie zagapił się tutaj bardzo mocno i w tym momencie mielibyśmy AK M4, AWP M4 UMP, a tak naprawdę będzie gra z 2 razy UMP. No nie wiem, czy w takich przypadkach sami zawodnicy mogą poprosić o przywrócenie stanu pieniędzy, bo wydaje mi się, że taki szczegół może mieć ogromne znaczenie, ale widzimy, że nikt o takie rzeczy nie prosi. Więc trzeba grać z 2 UMP, chyba że ewentualnie jest to specjalny zabieg, gdyby ta runda była przegrana przez Winter Drain, żeby Chems miał pieniądze na AWP. Trudno stwierdzić, ale wydaje mi się, że po prostu doszło do troszkę za szybkiego zakupu ze strony antyterrorysty. 14 do 14, runda full grana przez Winter Drain po raz kolejny. Jeżeli chodzi o Polaków, w ogóle też gra na dwie snajperki. Widać, że chyba spodziewają się jakiegoś skrótu. Stąd Ralen, no właśnie, na AB szukający kontaktu ze snajperem. A ten zostanie znaleziony, więc pierwszy ze snajperów już zadziałał. Tak Minis czeka na ewentualny skrót środka, no ale nie doczeka się, więc to jest ciekawa sprawa, że no po tej stronie atakującej widzimy dwie snajperki. Jedna aktywna, druga statyczna. No ale już widzimy oczywiście, że Polacy zdawali sobie sprawę, że potem będzie potrzebna wymiana broni. Momentalnie wyrzucona oczywiście snajperka, żeby nikt jej nie podniósł, chyba że da się tutaj przez potią podnieść. Trudno stwierdzić, nie wiem, czy ona nie powinna być wyrzucona odrobinę dalej, no ale wątpię, żeby antyterroryści znaleźli się na respie, chyba że będzie atak na bombsite B, na bombsite B, a na razie Kingwin chce wykorzystać przewagę, chce pomanewrować rywalem, stąd dorzucają granaty w okolice łącznika i jeszcze może jakaś zmyłka stworzona pod bombsite'em B. Ależ to jest idealny pomysł. Zwróćmy uwagę, jak w tym momencie rotują zawodnicy CT. No i zostaje tylko Dance ze swoim pistoletem maszynowym, a sam Ritz jeszcze tutaj wzmacnia tą zmyłkę. No zostaje nagle tylko Frey. Genialna taktyka ze strony Team Kingwin. Wszystko zadziałało idealnie. Pomysł plus wykonanie. Rewelacyjny fake, na który momentalnie złapało się Wind and Drain, bo przerotowali. Druga sprawa, że nawet zawodnicy, którzy tworzyli tą zmyłkę, fragowali 15 do 14. I czy Team Kingwin zaraz wygra to spotkanie? To byłoby naprawdę ciekawe. No i właśnie, Chemsowi uda się rozgrywać tą rundę z AWP. Więc no nie dojdziemy do tego, czy ta poprzednia decyzja o zakupie była słuszna, czy nie. W każdym razie to Den ze swoją M4 już rozpoczyna. Widać, że Wind and Rain chyba się troszkę zdenerwowało. Stąd decyzja, żeby no właśnie skrócić pozycję, złapać jeszcze Ralena, który nie wiem, czy przypadkiem nie próbował tej samej misji indywidualnej, czyli jakiegoś podejścia z AWP. No na razie tylko widzę smoka po Ralenie. No ale też została podniesiona druga snajperka. Już widzimy, że to jest snajperka Ralena, więc dokładnie. Ralen chciał skorzystać z tej samej misji. No i teraz zobaczymy, czy oddanie drugiej snajperki będzie miało spore znaczenie. Na razie już tutaj Dance, który zauważa swoich rywali, woła chyba też kolegów do pomocy. No i Dance błędu nie popełnia. Momentalna też reakcja, żeby się stąd wycofać, i King, który musi zmienić swój pomysł, i Maus, który może być bohaterem, zdobywa jednego fraga, ale jeszcze jest przygotowany drugi. Tego się Polak nie spodziewał. No i właśnie King, które wydaje mi się, że wystrzeliło się już ze swoich pomysłów, których naprawdę nie brakuje, bo aż przyjemnie ogląda się grę w Terror Kingwin, chociaż ci jeszcze nie zrezygnowali. To jest ostatnia runda, próbują podejść od galerii. Tam na blisko przygotowany jest Chem ze swoim AWP, dobrze wcelowany, chociaż na razie nie trafia, ale był przygotowany. Frey zostaje TAS 1 na 2, czy TAS to ugra, już wiemy, że nie. No i Dance, który zostaje bohaterem tej ostatniej rundy, zawodnik, który miał 0-7 na początku, teraz pokazał się z fenomenalnej strony, zdobywając w najważniejszej ostatniej rundzie 3 fragi. No i jestem ciekaw, kto sobie lepiej poradzi, bo jednak jedna i druga ekipa pokazała, że w ataku, kiedy sytuacja finansowa jest ustabilizowana, radzi sobie lepiej. Team Kingwin od wyniku 4-1
Wygrało tylko dwie rundy w międzyczasie na 10. Tak, ich rywal od wyniku 4 do 0 w międzyczasie na 11 rund wygrał tylko dwie. Więc sytuacja wygląda tak samo. Ekipy wykorzystywały przewagę ekonomiczną i kiedy już jedni i drudzy mieli fulla, wygrywali po dwie rundy w CT na 10 albo na 11. No ale też nie zdziwię się, jeżeli nagle ta strona CT zacznie działać zdecydowanie lepiej, bo i mogą się zmęczyć troszkę, szczególnie zawodnicy Team Kingwin, którzy są zmuszeni teraz rozgrywać 16 rundę z rzędu w ataku. Wiadomo, że tych pomysłów może powoli brakować, ale też sytuacja ekonomiczna daje tę swobodę antyterrorystom, którzy mogą sobie pozwalać na agresywne zagrywki, bo jak przegrają jedną rundę, to następnej będą mogli grać, a teraz taktyczne podejście, o, znowu pod bombsite, tym razem jednak przeskanowani Polacy, więc ten rush nie zadziałał. Czekamy jeszcze na Mausa, który też od tej galerii zdążył się przedostać. Wcelowany dance. No i tutaj pojedynek z Minisem powinien być przez niego wygrany. Dokładnie tak. Więc widzimy, że Kingwin próbuje rozgrywać to tak samo, ale nagle okazuje się, że nie są w stanie zdobyć fraga. Zwykłe skanowanie smoka było najlepszą kontrą na Polaków. Dwa zdobyte fragi. No i jednak jedna z tych trzech rund już wpadła na konto Wind and Rain, gdzie w ciągu 11 rund wygrali dwie w CT, tak nie zdziwię się, jak teraz też wygrają dwie, ale w przeciągu trzech. Oczywiście ciągle są te dwie snajperki, gdzie moc tej broni przecież poznaliśmy już podczas ostatniej rundy regulaminowego czasu gry. No ten z ostatniej przecież zdobył trzy fragi, z czego dwa z AWP po podniesionej poralenie, a teraz to Hems próbuje misji indywidualnych przerampy. Tam na szczęście Maus nie oberwał, chociaż granat błyskowy przecież nie oślepił snajpera drużyny przeciwnej. Na razie cała obrona Wind Engine opiera się głównie na obronie łącznika. Tam dorzucone są kolejne granaty dymne. No ale plus jest taki, że jest ciągle 5 na 5, że terroryści cały czas mogą nam zaprezentować jakiś atak. No ale z tego co widzimy, to jest wzmocniony bombsite. A 4 osoby na A, tylko jedna na B, chociaż na razie Minis wygrywa pojedynek snajperski. Złapany jest już Hems, no ale problem jest taki, że jeszcze trójka rywali w tym miejscu czeka. No i Dance, który coraz to głębiej skraca, który coraz to pewniej zmierza na plecy zawodników Team Kingwin, bo wydaje mi się, że z czasem na tych plecach powinien się znać, chociaż widzimy, że sam zawodnik już rotuje, a jego koledzy przygotowani są. Jeden z nich pod drewnem, drugi na standardzie, trzeci przy dżungli, no ale Jenko już obrywa, więc na razie perfekcyjne podejście Polaków. Dwa fragi za zero, trzy fragi za zero. Zostaje tylko Frey pod drewnem. Tej pozycji nie sprawdzają Polacy i to Frey wykorzystuje. Trzy zdobyte fragi i nagle dwóch na dwóch plus jeszcze Dance, który zdążył przerotować. Dorzucony jeszcze flash przez zawodnika CT. No i ciekawie tutaj próbują to rozegrać. Oj, 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 ryzykowna akcja Dance'a, ale zaflaszowany kolega, zamieszanie ogromne. No i nie wiem, czy Dance nie przesadził z tym flashowaniem. Tą rundę trzeba było rozegrać strzelecko, a nie wyskakując na środek mapy z flashem. Szczególnie, że kolega tego flasha nie wykorzystał i dzięki temu Polacy tą rundę powinni wygrać. No Dance jak najszybciej powinien za to odbijanie się w ogóle zabierać. Czasu przecież coraz mniej, no w okolicach 20 sekund tak naprawdę dla Dance'a. Ten nawet nie ma smoke'a, podchodzi na shifcie, dobrze celowany Ralent, błędu nie popełnia. Cztery fragi od tego zawodnika i fenomenalne podejście od łącznika. No ale wyobraźmy sobie, ogień krzyżowy, chyba jeden z najmocniejszych, które można wyprowadzić na tej mapie, a szczególnie na bombsite A, czyli jedna osoba wcelowana od dżungli w to miejsce i druga osoba wcelowana spod drewna. Tak naprawdę nie ma z tego korzystnej opcji dla terrorystów, tylko spalenie którejś z pozycji mogłoby chyba ich jeszcze uratować, no ale na szczęście ci się wychylili, przesadzili z tym flashowaniem i Kingwin tą rundę kontaktową jeszcze zgarnia, 16 do 16. No i Polacy, którzy na razie te wszystkie rundy, które rozgrywane są, spokojnie wygrywają, bo tak naprawdę przecież przegrali tylko jedną w tej dogrywce, gdzie zraszowali galę i oddali dwa fragi. Tam bardzo ładne skanowanie przez smoki ze strony oczywiście antyterrorystów. No i na razie minuta 15 do końca. Przejęcie środka w czwórkę. No Hems, który popełnia błąd. Ritz to wykorzystuje, Jenko z fragiem, ale pytanie, czy nie dojdzie nam do jakiegoś rewanżu, bo Minis jest celowany. Dokładnie tak. No i dzięki temu w przewadze Polacy. Raz jeszcze przygotowany chociaż Astro. No właśnie, podwojenie tego pokoiku było czymś zaskakującym. Frey też łapie Mausa, więc nagle w przewadze są zawodnicy CT. 50, niewiele, ponad 50 sekund do końca.
i ekipa Team Kingwin już przygotowana na podejście pod bombsite, a no sam Reeds za moment jeszcze podniesie smoke'a i jestem ciekaw, z jakiego pomysłu skorzystają za moment zawodnicy Terro. Może jakiś fake od Gali, zamknięcie odłącznika. Na pytanie, czy Reeds w ogóle chce fejkować? Prawdopodobnie tak. No jeszcze wypadałoby jakiegoś smoke'a dorzucić. Idealna zmyłka! No lepiej tego się rozegrać nie dało. Zwróćmy uwagę, jak rotują momentalnie zawodnicy CT, a bomba będzie podkładana na galerię. Ale też nie ma smoke'a w tym momencie ze strony Wind and Drain. Mogą sobie spokojnie Polacy rozgrywać to wszystko na czas i jest szansa na zgarnięcie tego drugiego punktu. No antyterroryści już oczywiście coraz bliżej swojego respa. Odgalizą akcję, zamyka Astro, a tam Reeds przecież wcelowany. Dobry flash na Minisa i Reeds też z kłopotami. I nagle Minis zmuszony rozegrać 1 na 3, jeden frag zdobyty, ale Minis ma mało HP. Minis po raz kolejny. I czy w ogóle, czy Astro ma czas na to odbijanie? Wydaje mi się, że totalnie nie. Minis jeszcze spalony, ale tak, jest bomba na łącznik. Próba rozbrojenia bomby na raz. Czy Minis zdąży? 3 sekundy do końca, 2. No Minis jak najszybciej musi to zrobić i jednak Team King tą rundę wygrywa. A wydaje mi się, że Astro mógłby zdążyć z tym rozbrojeniem. 17 do 16, bardzo gorąco w tym spotkaniu. No ale jednak Kingwin tą przewagę buduje w ataku i miejmy nadzieję, że zobaczymy Team Kingwin, które też solidnie będzie rozgrywało to wszystko w obronie. Oczywiście czekamy jeszcze na zgłoszenie gotowości przez jednych i drugich. No ale spotkanie naprawdę piękne. No i Kingwin, które tak naprawdę chyba za szybko chciało wejść w tą dogrywkę. Bo tak naprawdę każda runda rozgrywana na spokojnie była w pełni kontrolowana przez Kingwin, a tylko raz. Rush na galę nie zadziałał. 17 do 16, przewaga Team Kingwin. Jedna runda wystarczy, żeby zaprezentować tam kolejną dogrywkę. Dwie rundy, żeby to spotkanie zakończyć. Najlepszą możliwą opcją byłoby wygranie przez Team Kingwin rundy teraz, żeby później przez kolejne dwie Wind and Drain nie czuło się zbyt swobodnie. No a jeżeli chodzi o samych terrorystów, ci rozgrywają to wszystko w podobny sposób jak Polacy, czyli bardzo agresywnie przejmują środek. Sami Polacy też widzimy, że w ogóle nie chcą o ten środek walczyć, chociaż w tym momencie minął smoki. No teraz miał chyba moment na dobre wychylenie. Ten jednak nie zdecydował się na ten wariant, ale to Reeds, no ginie w pojedynku z Densem. No Dens naprawdę bardzo ładnie z tego domku wychodzi i no Kingwin po profesorsku rozgrywał 5 na 4, tak widzimy, że troszkę większe problemy ma Wind and Drain, bo tu Maus wykonał ruch, więc widać, że sytuacje niekorzystne też Team Kingwin ma opracowane. Zwróćmy uwagę, że Dens jest przecież poobijany po tym pojedynku z Reedsem, więc mamy 4 na 4 i próbę podejścia pod bombsite, a który jest podwojony przez Minisa i Mausa. No Maus, zawodnik, który kryje bombsite B, ale wydaje mi się, że przez kilka dobrych lat głównie kierował pod bombsite'em, a szczególnie pod drewnem. Tak, Maus już powoli zmierza pod swoją idealną pozycję, pod swoją miejscówkę, z której przecież jest znany. No i zobaczymy, czy ten ogień krzyżowy wyprowadzony przez Polaków zadziała. Na razie lecą flesze od rampy, sam Minis jeszcze fleszuje koledze i czy Maus to wykorzysta? Niestety nie! Nie zdobywa nawet jednego fraga, a też Minis przecież zdradził swoją lokalizację, fleszując koledze, ale ta z oczą się odwróci, no niestety! To nie był najlepszy moment, Frey jeszcze przeskanował Minisa, no i za moment chyba będziemy świadkami remisu, czyli w wyniku 17 do 17, no naprawdę dobre podejście, jeżeli chodzi o zawodników Terro. Ładne tutaj wychylenie z rampy. No i Task, który nie był dobrze wychylony. Sam Rallen, no to on jest znany z takich akcji a la ninja. Ten, no czeka chyba jeszcze aż Hems się wycofa. Rallen ma smoke'a. Oj, Rallen, czuję, że to będzie próba ninja. Niestety Hems czeka w domku i Rallen chyba nie da rady. Dokładnie tak. No ale kto miał... Kto inny by się chyba do tej akcji nie nadawał? Rallen, on zawsze takie... Ninja akcję lubił, no ale bardzo przytomnie. Wind and Drain, 17 do 17. No i Kingwin, które miało niby 4 na 4, ale... No to wejście na bombsite A wyjątkowo proste. Szybko zdobyte 3 fragi na Minisie, Tazie i Mausie. No i później już sam Rallen. No nie, to oczywiście już zbyt wielkich szans, tyle co...
mógł wykorzystać błąd rywala, którego oczywiście Wind and Rain nie popełniło. No i zwróćmy uwagę, to są CS-owe szachy, każda runda rozgrywana bardzo wolno, sprawdzanie, dokładne sprawdzanie pozycji, ale też złapany też pierwszy kontakt przez jednych i drugich. Astro, tylko 20 HP, bardzo ciekawy granat i Polacy, którzy będą szukali kontaktu na środku, wcelowany jest w tą pozycję Hemsten, łapie Ritza, ale na drugiego jest jeszcze wcelowany Taz, odpowiedni moment wychylenia mógłby dać mu spokojnie fraga, a wydaje mi się, że Taz no musi wychylić, skoro jest 4-5, wcześniej zrobił to Maus, no i czekamy na Taza, bo ten widzimy, że jeszcze na żadne wychylenie się nie decyduje. Zostawienie Mausa na bombsite B, który nawet nie skacze pod informację. To wygląda w tym momencie tragicznie dla Polaków, ale na szczęście Taz się rewanżuje i musi jak najszybciej Rallen biec do Mausa. Maus w tym miejscu sam boje się, że nie da rady i że to może być za moment 18 punkt dla zawodników Terro. Na razie Maus chyba zauważony, ten próbuje ugrać coś za BS-em, no nawet nie zdobywa fraga. Dopiero teraz rotacja od Rallena, ten w pojedynku ze snajperem chyba zbyt wielkich szans nie ma. Ale plus jest taki, że koledzy są od pleców, stąd dlatego oczywiście Rallen decydował się na złapanie tego kontaktu. Oj, Taz, czy on to zrobi? Przygotowany jest na plecach, łapie snajpera na blisko, też jest Astro. Zresztą gran zapalający, troszkę niedokładny, ale Astro wychyla się po Taza. Ależ rewelacyjny strzał zawodnika Wind and Rain. No ale zwróćmy uwagę, jak są mocno poobijani zawodnicy Teru. Pozycja Astro jest mniej więcej znana. Hey, Minis nie daje rady, Rallen niestety też 18-17, no i właśnie! Jakbym wykrakał, no ale niestety zostawienie jednego zawodnika pod bombsite'em B, który nie jest snajperem wcelowany agresywnie, który nie skacze w domku, to niestety nie zadziała. Zwróćmy uwagę, jak szybko są w stanie znaleźć się na aucie terroryści z tego miejsca, w 2 sekundy. Gdyby skakał Maus, to jest już w okolicach 4 sekund. Gdyby wychylił się głębiej, to jest nawet pod 7 sekund. Te 3-4 sekundy pozwoliłyby Mausowi po pierwsze zmienić pozycję, a po drugie pozwolić kolegom na rotację. A Maus, no właśnie, grając defensywnie, kiedy zauważył już rywali, tylko zdobycie 2 fragów tak naprawdę mogłoby uratować ekipę Team Kinguin. Do tego nam nie doszło. 18-17 i punkt meczowy dla drużyny Wind and Rain. Wcześniej taki punkt meczowy miała ekipa Team Kinguin, nie byli w stanie go wykorzystać. Wtedy idealna wręcz akcja Densa, który skrócił Rallena, podniósł snajperkę i potem jeszcze zdobył 2 fragi. Tak, jestem ciekaw, czy Team Kinguin też sobie w tym najważniejszym momencie poradzi. Czy będziemy mieli takiego Densa, osobę, która 3 eliminacje zdobędzie, która będzie gotowa, żeby wziąć ciężar gry na swoje barki. Na razie sytuacja, no właśnie, standardowa, a z reguły te wszystkie standardowe sytuacje grają niekorzyść dla zawodników CT. Co do terrorystów, podsadzona osoba w oknie, która... No może tutaj naprawdę sporo szkód stworzyć. Sam Taz, nawet nie wiem, czy on jest gotowy na to, że jeden z rywali znajduje się w oknie. Tak widzę, że bardziej sprawdza domek, czasami łóż. Pokazanie nie sprawdza, ale na razie pierwszy frag zdobyty. Dopalona jeszcze pozycja Ritza. Ten musi się ewakuować i chyba czekamy na Jenko, bo ten cały czas jest przecież przygotowany w oknie, ale ten na razie nie jest żadnym wsparciem dla swoich kompanów. Gra wyjątkowo defensywnie. Bomba jednak jest podłożona i pytanie, czy Team Kinguin to odbije, czy Team Kinguin poradzi sobie z Jenko, który za moment może uaktywnić swoją maksymalną moc. Na razie to jednak Minis łapie Hemza. Jenko odwrócony bokiem! No wydaje mi się, że reakcja Jenko jest idealnym podsumowaniem rundy, że w tej chyba już nic zawodnicy Terro nie zrobią. Zostaje Astro, który nie ma żadnej możliwości ewakuacji. To będzie kolejna dogrywka. No ależ dziwna sytuacja, że z tej genialnej pozycji w ogóle terrorysta nie skorzystał. No ale to jest oczywiście plus dla nas, dla Team Kinguin, dla wszystkich, którzy kibicują Polakom, bo cały czas jest szansa na zobaczenie ich w akcji. I jeszcze oczywiście to nie jest koniec meczu. Na razie obie ekipy zdecydowanie lepiej radziły sobie w ataku. Dwie drużyny wygrały wynikiem 2-1, tak. No właśnie, Team Kinguin swoją jedyną rundę przegrało raszując Galę. Tak, jeżeli chodzi o Wind and Rain, no oni przegrali jedną rundę, zajmując bombsite i no tak naprawdę dali się bardzo łatwo odbić pod ten bombsite A, więc w sumie i jedni i drudzy na pewno swoje błędy znają, że następnym razem może Team Kinguin zagra wszystkie rundy na wolno, kiedy będą w Terro, tak jak akurat zawodnicy Wind and Rain, jeżeli no właśnie będą
chcieli wygrać też komplet rund w ataku, będą grali na spokojnie te wejścia na bombsite, a później będą wzmocnione, bo ważne oczywiście jest to, żeby po podłożeniu bomby wykonać jakiś ruch, dojechać jakąś pozycję, skrócić, nie wiem, respa CT, skrócić dżunglę, cokolwiek. Tak, Wind and Rain. No chyba za bardzo też zaufało Jenko. Więc może po prostu następnym razem wystarczy lepsza reakcja tego zawodnika Terro. Wydaje mi się, że najlepszym schematem, z którego Wind and Rain mogło skorzystać, to było właśnie ustawienie Jenko w oknie. Trzy osoby od rampy, jedna osoba od domku, wyrzucenie granatów. Wyrzucenie też mołotowa pod drewno. Pokazanie się tylko w tym miejscu, może dopalenie jeszcze, nie wiem, standardu, dopalenie ławki ewentualnie. I wtedy Jenko mógłby sobie spokojnie wyjść od okna, mając pewność, że no, rywale będą gdzieś tutaj. A koledzy poczekają na Jenko. Jeżeli Jenko da informację, że lepiej jeszcze wycofać jest się pod bombsite B, że on też jest w stanie wejść na plecy, jak najbardziej ok. Koledzy nie mają problemu, żeby sobie wycofali domkiem i rampą oczywiście. Więc tych opcji było naprawdę sporo, z których zawodnicy Wind and Rain mogli skorzystać. No a skorzystali z tej najgorszej. Rzucili granaty, sami wyprowadzili pierwszy ruch z rampy, licząc na to, że Jenko złapie rotujących. No ale okazało się, że to rotujący przecież złapał ostatniego z żyjących zawodników Terro. No, my jeszcze chwilę musimy poczekać. No też widzimy, że ktoś tu nie jest gotowy. Zaraz namierzymy kto. Przygotowany na respie jest Ralen. Tak, po stronie Terro. Chyba wszyscy są gotowi, bo widzę, że resp jest akurat pusty, więc chyba czekamy tylko na Ralena. Ten może skorzystał z krótkiej przerwy toaletowej. No bo jednak spotkanie jest bardzo długie, chyba trwa już ponad godzinę, więc wiadomo, że z tej opcji mógł skorzystać zawodnik Team Kinguin, ale teraz wracamy oczywiście do spotkania. Wszyscy są gotowi, 18 do 18 i na razie bardzo dobra gra w Terro obu ekip. I podczas regulaminowego czasu gry, tak również podczas dogrywki, gdzie tak naprawdę i jedni i drudzy spokojnie mogli wygrać 3 do 0. Wygrali 2 do 1 i no, zarówno Kinguin, jak i Wind and Rain podjęli jedną złą decyzję. Kinguin, żeby w ogóle raszując, a Wind and Rain, żeby ufając Jenko, który liczył na złapanie rotacji, a to się oczywiście finalnie nie udało. Tak teraz, atak na bombsite A, znowu wiedzą, że oczywiście Polacy będą grali sobie defensywnie i wtedy zasugerowałem, że Wind and Rain może spróbować się na atak wzmocnić, spróbować dojechać którąś z pozycji. Pytanie, czy to będzie atak respa CT. Już wiemy, że tak i proszę bardzo! Ritz i tak mimo to zdobywa dwa fragi. Taz nagle zeskakuje w ogóle na kanapkę. No ale Astro próbuje jeszcze jakichś indywidualnych akcji. Niecelny strzał od miejsca, na szczęście sprawna rotacja, plus jeszcze na plecach jest Ralen, więc jak najbardziej Wind and Rain miało dobry pomysł, ale Ritz zdobywając dwa fragi, wydaje mi się, że totalnie ten atak zniszczył. Tak, czekamy jeszcze na Ralena. Ten samolot będzie miał jednego z rywali od pleców. Zostaje tylko Astro, ten chyba jeszcze przez Ralena w ogóle został zauważony. Jeden na dwóch. Astro ciągle w grze. Maus też chyba wcelowany bardzo agresywnie. No ten ma snajperkę, popełnia błąd i nagle jeden na jednego, gdzie było jeden na trzech, no zostaje Minis. Ten na szczęście błędu nie popełnia, a Astro mógł nawet zdobyć Ace'a w tej rundzie. No ale to jest plus, że Kingwin tak szybko odpowiada w CT. Ostatnio wygrali ostatnią rundę w obronie, teraz rozpoczynają korzystnie. Brawa dla Ritza, bo w tym meczu radzi sobie najgorzej, ma tylko 18 fragów, ale w tej ważnej rundzie, pierwszej, drugiej dogrywki, zdobył aż dwa fragi, gdzie cała agresja była tak naprawdę skierowana w jego stronę. Resp CT miał być dojechany, atakowany przez trójkę rywali, no ale tylko na trzeciego. Astro sobie poradził. Teraz wymiana w łuczniku z korzyścią dla Taza. No znowu bardzo ciekawe podejście pod bombsite, a i chyba znowu próba właśnie zaskoczenia. Dojazd dżungli, ale Taz, no on sobie tutaj radzi naprawdę świetnie. Znowu wejście na kanapkę, Taz z kolejnym fragiem, dopiero teraz rewanż od Densa, jeszcze złapany Ritz, dwóch na dwóch, Dens po raz kolejny, ale teraz zatańczył zawodnik Wind and Rain. Minis, no czy znowu będzie bohaterem, teraz sytuacja zdecydowanie trudniejsza, bo Minis tak dobrze już nie będzie znał lokalizacji rywala, jak to miało miejsce rundę temu. No i czyżby Dance za moment zgarnął czwartego fraga? Minis coraz bliżej. Dance, oj, czy mu tu przypadkiem za moment nie będzie wystawał kawałek ciała? Minis go zauważył i kolejna sytuacja, jeden na jednego, wygrana przez
zawodnika Team Kingwin 20-18 i te rundy są wyjątkowo bliskie i znowu tak naprawdę jedna osoba mogła zostać bohaterem. Wtedy przecież popisał się kolega Dance, a teraz sam Dance. Wtedy oczywiście był to Astro. No i Wind and Rain, który chyba chce skorzystać z pauzy taktycznej, bo wszystkie rundy na spokojnie działały naprawdę rewelacyjnie. I po jednej, i po drugiej stronie. Tak nagle Wind and Rain chce rozwiązać rundę na minutę 30, co nie działa najlepiej. Więc chyba czas na powrót do tych spokojniejszych wariantów, co do samych statystyk. Widzimy, że Rallen i Taz ponad 30 eliminacji, Minis 26. Mauzinho, no właśnie, 20, Ritz 18, więc to są zawodnicy, którzy radzą sobie akurat najgorzej. A jeżeli chodzi o zawodników Wind and Rain, tam, no właśnie Astro, który w tej rundzie mógł zdobyć Ace'a, przed tym Ace'em przecież miał około 15 fragów. Reszta ekipy bardzo równo. I Dance, i Frey 23-24, Jenko i Hems 29-31, więc aż takiej dysproporcji jak w ekipie Team Kingwin nie ma. No ale wcześniej ekipy wygrywały dużo rund w Terro, teraz Wind and Rain zatrzymało się i widać, że to jest już dla nich sytuacja kryzysowa. No gdyby Kingwin wygrało 3-0, to pierwszą połowę, wydaje mi się, że już w tej drugiej dokrywce zakończylibyśmy to spotkanie. No ale właśnie, Wind and Rain poprawnie wraca do tego, co wychodziło, czyli do bardzo spokojnie rozgrywanych rund. Na razie próba przejęcia środka w trójkę. No ale o dziwo łącznik odpuszczony, gdzie jednak tam z reguły byli przygotowani Polacy. Ale tas! Bardzo ładnie złapany Janko. Jeszcze Rallen do pomocy, bo spodziewa się tego, że za moment będą chcieli rywale atakować Taza, więc naprawdę ciekawie. Zastawiona pułapka przez zawodników Team Kingwin i o właśnie mini scalowany, łapie Dance'a. Bardzo mądra zagrywka ze strony Team Kingwin, no ale teraz Maus, który wiemy, że ostatnio, kiedy grał defensywnie, nie zdobył żadnego fraga, tak rotuje do niego Taz. Sam Maus też powinien sobie za moment dać radę. Ciekawy zapalający, który odłączy Freya od kolegi. No i Maus na szczęście się sprawnie rewanżuje, 2-4. Minis już zauważył Astro, no fenomenalnie rozbudził się Minis w tej dogrywce. No i Hems 1-4 jest bez szans, ten wcelowany jeszcze w Minisa, więc może tego fraga uda się zdobyć, chociaż akurat zmienił pozycję wcelowania. 30 sekund do końca i złapany przez Rallena ostatni żyjący zawodnik Wind and Rain, 3-0. Wygrana ta druga dogrywka i aż 3 szanse dla Team Kingwin, żeby to spotkanie zakończyć, z czego za każdym razem ta sytuacja ekonomiczna będzie wyjątkowo korzystna. W każdej rundzie oczywiście będzie rozgrywany full przez ekipę Team Kingwin i też sporo informacji oczywiście po stronie Polaków. Grana spokojnie wychodziła. No raz wyszedł, raz nie wyszedł, więc na pewno na to trzeba będzie uważać. No tutaj z reguły Rallen się popisywał bardzo dobrymi akcjami, kiedy wchodził od łącznika. Więc akurat Wind and Rain największy problem miało z tymi wejściami z każdej strony na raz. Też na pewno trzeba pochwalić Minisa, bo to on królował w tej dogrywce drugiej. Dwie akcje, jeden na jednego wygrane, plus jeszcze później fenomenalna akcja ze snajperki. I wydaje mi się, że Wind and Rain bez takiego bohatera, no w tej drugiej połowie, drugiej dogrywki nie będzie istniało. Polacy mieli Minisa tutaj, no nie wiem, kto ewentualnie mógłby tak nas pozytywnie zaskoczyć. O tym już mówiłem, bo akurat tam chwilowo statystyki nie działają, bo one oczywiście zaczną działać, kiedy zawodnicy zgłoszą swoją gotowość, ale no wcześniej, jeżeli chodzi o same fragi, no na pewno pokazywał się z dobrej strony Dance i Janko i wydaje mi się, że to chyba na nich głównie będą musieli liczyć koledzy. W każdym razie wracamy do spotkania 18-19. No i właśnie Wind and Rain, grając na dwie snajperki, radziło sobie naprawdę dobrze. No i widzimy, że wcale z tego pomysłu zawodnicy z Wielkiej Brytanii nie rezygnują cały czas. I Hems, i Dance z tymi snajperkami, koledzy z M4-kami. I pytanie, z jakiego pomysłu skorzysta z Team Kingwin, bo naprawdę gra taktyczna obu ekip to jest jak niebo a ziemia. Team Kingwin zdecydowanie lepiej radzi sobie taktycznie, ale no w tych najważniejszych rundach Wind and Rain, mimo, może nie tak, no nie, że nie posiadają tak wielu oczywiście wspaniałych i ich na pewno też pięknie wyglądających zagrywek, to jednak ważna jest skuteczność, a nie samo wykonanie.
Ale teraz trzeba będzie się popisać grą w obronie. Ralen już przygotowany chyba z jakimś granatem na zajęcie środka, więc próba wyprowadzenia jakiejś zmyłki przez Polak, aby koledzy mieli ułatwione zdanie pod bombsite'em, a zwróćmy uwagę, że Hems zamiast być celowany w domek jest celowany w piwnicę, a defensywnie gra tylko Frey. Tak, jeszcze jakaś w ogóle zmyłka niby wejścia od galerii, ale my już wiemy, że będzie podejście pod bombsite, a taktyczne ten bombsite jest odpuszczony. Na razie Polacy no nie mogą sobie tutaj spokojnie wejść, bo leży nieprzyjemny granat zapalający, ale Polacy mają jeszcze, nie mają żadnych smoków, więc trzeba jak najszybciej tą bombę podkładać. Pamiętajmy o tym, że Ralen całą akcję zamyka od pleców, bomba jest już podkładana. No i te smoki znikają, mimo to Ritz na szczęście tą bombę podłożył, no ale właśnie, już tutaj nie było mowy o ewakuacji. Ritz poświęcił swoje życie dla drużyny i zobaczymy, jak właśnie drużyna to wszystko wykorzysta. Minis jeszcze tutaj w ogóle z granatem w ręku, dopalony respct, więc troszkę nie pozwala na to odbijanie. Tworzy też dosyć ciekawe środowisko dla Ralena, żeby mógł zamknąć całą akcję od pleców. Ten zauważa Densa, zdobyty jeden frag. Tas też do pomocy, bo to jest podwójne zamknięcie pleców. No Ralen, to jest fenomenalna akcja. Próba znalezienia bomby przez Freya, no ten zagubiony totalnie. I pytanie, czy King tą rundę zakończy? Raczej tak, czekamy na Minisa, czekamy na Taza. I jednak to zawody z tym King wygrywają już to spotkanie. Niesamowicie emocjonujący mecz.